Panie Rafale, znajdujemy się na konferencji TVN-u i grupy Discovery. Tak sobie myślałem, że nie spotkam pana tutaj dzisiaj, a jednak po tej przygodzie z Hollywood, potem też premiera w Cannes, dzisiaj znajdujemy się w Warszawie. Powód jest taki, że będzie miał pan w TVN Fabuła swój własny program Europa Filmowa, jeżeli się nie mylę. Tak jest. Jakie pan tam nam zdradzi kulisy światofilmowego? No to jest niezwykłe, bo poznamy miejsca, w których kino łączy się z fikcją i z rzeczywistością. I to jest niebywałe, ponieważ podróżujemy po miejscach, gdzie wielcy filmowcy kręcili filmy, swoje filmy, scenografowie, reżyserowie, producenci, aktorzy pojawiają się w tych filmach i idziemy dokładnie w te miejsca, gdzie to było kręcone. Jakie dokładnie odwiedzimy miejsca? Odwiedzimy miejsca takie jak Francja, Włochy, Toskania we Włoszech, Sycylia, Rzym. Mówię tak sobie przypominam, staram się po kolei, żeby to było, ale to się chyba nie uda. Niemcy, Anglia, Szkocja, Hiszpania, Portugalia, Czechy, Austria, Węgry, Malta. Także będzie naprawdę co oglądać i o czym sobie myślę, na przykład planując swoje przyszłe wakacje. Ruszamy od września? Ruszamy od września w TVN Fabuła, dlatego mega się z tego powodu cieszę. Wspaniale, zatem i my czekamy, ale muszę powrócić do tej hollywoodzkiej przygody, ale też trochę kaneńskiej. Dlaczego kaneńskiej? Ponieważ tam odbyła się światowa premiera filmu Pewnego razu w Hollywood. My też tam byliśmy na samym pokazie. Tak. Także chciałbym zapytać... A no właśnie, tak. I tutaj pytanko się takie pojawia, czy pan się w ogóle stresował tymi pierwszymi recenzjami, jakie pojawiały się po filmie? Czy pan śledził jakieś wpisy, jakieś pierwsze recenzje krytyków? Dlaczego tak, dlaczego nie i czy to jest ważne? Nie śledziłem, ponieważ film jest dziełem. Dziełem, które zostało zrobione, skończone i wypuszczone do widzów. Jeżeli to dzieło robi ktoś, kto kocha i ma swoją pasję do filmu, to wydaje mi się, że robi to jak najlepiej chce i jak najlepiej potrafi, żeby dać to widzowi. I albo widz to pokocha, albo nie. W tym przypadku większość pokochała ten film. A czy panu podobała się pana rola? W sensie, czy pan był zadowolony z siebie po zobaczeniu siebie na ekranie? Wiadomo, że można więcej. Chciałoby się więcej. Chciałoby się rozwinąć ten wątek cały. Zamysł Quentina był taki, jaki widzimy w filmie. Jest to pewnego rodzaju tło do historii, którą opowiada... Bardzo ważne i otwierające film. Jest to bardzo ważne tło, ponieważ to jest osobny świat, który nagle się połączy z tym światem sąsiada, Ricka i Cliffa, który też się pojawi później w połączeniu z bandą Mansona. Więc jest to nieodłączny element tej układanki. I z tego się bardzo cieszę, jestem mega dumny i aż chcę znowu pracować z nim. Zapytam tak technicznie, ponieważ jestem absolutnym laikiem i nie mam pojęcia. Lajkonikiem. Lajkonikiem może być. Jak to jest u aktorów, kiedy trzeba wypowiedzieć jedno zdanie? U pana było bardzo specyficzne do psa, jeżeli dobrze pamiętam. Czy to też się ćwiczy? Czy trzeba było powtarzać tę scenę? Czy jak pan pamięta kulisy akurat właśnie tej sceny? Tak, powtarzaliśmy tę scenę, nagraliśmy ją kilka razy, tak jak normalnie się robi film. Tak jak jest coś lepsze, coś gorsze, coś się uda, coś nie. No tu wszystko było bardzo jak gdyby skoncentrowane i skondensowane i wszyscy byli w gotowości, ponieważ Quentin nagrywał na taśmie. Natomiast no to jest zupełnie inne wyzwanie, ale ćwiczyliśmy tę scenę tam 2-3 razy, zrobiliśmy ją i mamy to.